Mamy taką liczbę 324. Możemy ją zinterpretować w taki sposób. Mamy trójkę na pozycji setek. Równa się 3 setki. Mamy dwójkę na pozycji dziesiątek. Dodać dwie dziesiątki. I mamy czwórkę na pozycji jedności. Dodać 4 jedności. Jeżeli zastanawiacie się, jak to wygląda, to spójrzcie na te wszystkie kwadraty. Trzy grupy po 100 kwadratów w każdej. 3 setki, raz, dwa, trzy. Dwie grupy po 10 w każdej, dwie dziesiątki. To są dwie grupy po 10. 4 jedności, tutaj mamy 4 jedności. Czyli razem mamy tutaj 324 kwadraty. Poćwiczmy jakieś odejmowanie. Odejmijmy coś od tej liczby. Może na początek odejmijmy od 324 10. 10 to jedna dziesiątka i zero jedności. Czyli nie odejmujemy żadnych setek. Odejmujemy jedno dziesięć, odjąć jedna dziesiątka i żadnych jedności też nie odejmujemy. Ile to się równa? Liczba setek się nie zmienia, nie odejmujemy żadnych setek, więc ciągle jest tyle samo setek, ile było. Trzy setki. Mieliśmy dwie dziesiątki, jedną z nich zabieramy i zostaje 2 odjąć 1 równa się, zostaje jedna dziesiątka. Dwie dziesiątki odjąć jedna dziesiątka równa się jedna dziesiątka. Dodać jedną dziesiątkę. Mieliśmy dwie, usunęliśmy jedną i została jedna. Mieliśmy cztery jedności, żadnej z nich nie zabieramy, czyli ciągle mamy cztery jedności. Cztery jedności, odjąć 0 jedności, równa się cztery jedności. Czyli w wyniku tego odejmowania otrzymujemy 314. Trzy setki, dodać jedna dziesiątka, dodać cztery jedności. Jeżeli spojrzymy teraz na te obrazki i wykonamy to samo działanie, mieliśmy 324 i zabraliśmy z tego jedną dziesiątkę i zostało 3 setki, 1 dziesiątka i 4 jedności. 314. Tak to właśnie działa. Odejmijmy teraz od 324 zamiast dziesiątki 10, 100. 324 odjąć 100. 1 setka, 0 dziesiątek i 0 jedności. Ile to będzie? Mamy 3 setki, jedną z nich zabieramy. Zostają dwie setki. Mamy dwie dziesiątki, zero z nich zabieramy, czyli ciągle mamy dwie dziesiątki. I mamy cztery jedności i 0 z nich zabieramy, czyli ciągle mamy cztery jedności. Jeżeli spojrzymy na zapis słowny, 224 równa się, mamy trzy setki, jedną z nich zabieramy i zostają dwie setki. Mamy dwie dziesiątki, żadnej z nich nie zabieramy, czyli ciągle mamy dwie dziesiątki. Mamy cztery jedności, 0 z nich zabieramy, czyli ciągle mamy cztery jedności. Jeżeli spojrzymy na zapis obrazkowy, to co się stanie z tymi kwadratami? Zabraliśmy jedną setkę, jedną grupę 100 kwadratów, zabieramy stąd. I co nam zostaje? Zostają dwie setki, jedna druga, dwie dziesiątki, raz dwa i cztery jedności. Pyk, 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 pyk. Dwie setki, dwie dziesiątki, cztery jedności. 224.